Utrudnień dla kierowców na trasie S11 w kierunku Kurnika ciąg dalszy. Szczególnie dla tych, którzy chcą zjechać na węzłach Borówiec i Gądki. Od wczoraj są one zamknięte i by tam dojechać, trzeba pojechać aż do Kurnika i dopiero tam zawrócić. A dokładnie do węzła Kurnik Południe. Tym samym kierowcy muszą nakładać ponad 5 km drogi. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że prace na zjazdach zakończą się za niecałe 2 tygodnie. Kierowcy nie mogą zjechać na tych węzłach, tylko muszą jechać do następnych węzłów i nawracać. One potrwają mniej więcej do 25 sierpnia. I gdy drogowcy wymienią już nawierzchnię w jednym kierunku ekspresówki, przyjdzie kolej na zjazdy w Gądkach i Borówcu po drugiej stronie. Te mają być gotowe do 15 września. I to wcale nie koniec utrudnień, bo wtedy prace rozpoczną się na węźle Koninko w stronę Kurnika. Na początku października drogowcy zamkną pozostałą część tego węzła oraz zjazd Kurnik Północ w stronę południową. Właśnie to jest najgorsze, że człowiek musi jechać do Kurnika na sam koniec, tam do stacji benzynowej i potem robić nawrotkę. Na węźle Kurnik Południe drogowcy obecnie nie planują żadnych prac. Staram się omijać, czyli szukam alternatywnych dróg i nie pcham się w te korki. Przejazd to jest okrutny. Trzeba wyjechać, można powiedzieć, godzinę naprzód, żeby się w ogóle tam jakoś dostać do Poznania czy coś innego. Obecnie nie tylko zamknięte dwa zjazdy są zmorą kierowców, ale też zamknięty jest wyjazd, ten na węźle Kurnik Północ. Stąd także trzeba dojechać na Kurnik Południe i zawrócić. Przede wszystkim apelujemy do kierowców o to, żeby czytali oznakowanie, bo na trasie jest informacja o tym, że węzły są zamknięte. Remont dotyczy 12-kilometrowego odcinka S11 od Krzesin do Kurnika. Obecnie ekspresówka jest zwężona do jednego pasa ruchu w każdym kierunku, od Koninka do Borówca. S11 remontuje firma Kolas Polska na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prace mają zakończyć się na początku listopada. Koszt remontu to 32 miliony złotych. Bartosz Bartkowiak, Puls Dnia.